Hej, siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Navi. Jesteśmy w kolejnym odcinku, w którym gramy sobie w Stalker ze Prypeci. Dla was to był cały dzień czekania, dla mnie... Aha, to są nasi, dobrze spojrzałem na mapkę. Mapkę. Dobra, co wy na to, żeby pójść sprawdzić te dwa miejsca i pójść w tym kierunku? Znaleźć miejsce katastrofy. Czy pójdziemy tutaj? Widzisz, no ego. Ja bym poszedł tutaj. Albo tutaj. Wiecie co? Pójdziemy tak? Do tego. Będzie chyba najlepiej. Kurde, miałem zaznaczyć. Pyk, pyk, okej. Mamy zaznaczone, więc wiemy gdzie iść. Myk. Sru, sprycik! Teraz można nosić broń! Ej, chłopaki! Co robicie? Ej, chłopaki! Ej, chłopaki! Co tu się dzieje? Czemu stoicie jak te głupie kołki? Hello, cześć. Z tobą mogę pogadać? Jeśli cię przytrzeć, co nada? Wąt ciebie, pachan! Hej, Stalker, gdzie się spieszysz? Mam sprawę. Znasz taką, która nazywa się? Jasne, na pierwszy rzut oka widziałem, że to zupełny frajer. Dlatego słyszałem, jak Stalkerzy mówią, że to też ostatnia kanalia. Ale nie mam pojęcia, gdzie jest. Jeśli go szukasz, musisz sam go znaleźć. A co do śmigłowców? O czym ty mówisz? Okej, spoko. Tak, ze wszystkimi wątpliwościami, wolnik brygadnym. Bandyta? Aha, czyli wam jeszcze nic nie zrobiłem, więc nie jesteśmy na siebie źli. Spoko. No dobra, to idziemy tędy, trochę tędy. Skręcimy tu, pójdziemy tam. Okej. Okay. Skradamy się. Jesteśmy w trakcie obserwacji dziwnej flory i fauny chodzących krabopająków z mordami ludzi. Aktualnie nic ciekawego nie robią, ale sprawa się zmieni, kiedy odpowiednio daleko rzucimy granat. Widzicie? Nic. Musiałyby nim oberwać. A żeby oberwać, musiałbym podejść jeszcze bliżej. Stalkery, внимание! Idziot wybraz. Powtarzaję, idziot wybraz. Zawiaduję wszystkim срочно podyskać ukrycie. Okej, wszyscy zaczęli spierdalać. To znaczy, że to jest bardzo dobry czas, żeby rzucić granat i uciec. Ohohohoho. Rzucamy w świnioludy, blew. Nie wiem, co ja robię, ale ogólnie dostałem informację z tego, co zrozumiałem, że muszę znaleźć schronienie, bo inaczej będzie wpierdol. Pytanie, gdzie jest najbliższe schronienie? Najbliższe schronienie jest tutaj. O kurwa, wybuchy radioaktywne. Spierdalamy, kochani! Ej, ciekawe, czy ja wskoczę z nimi przed nadbrem. Gdzie my jedziemy, chłopaki? Aha. Jesteście głupi? Halo. Przyspieszmy troszkę. Dobra, myk. Chodzę. Na naszym sudnie oróżem nie maszut. Bądź dobry. Ej, ale wygląda ciekawie. Dziwaczne. Ej, ale chłopaki tak... Kurwa, pospieszcie się! No szybciej! Jestem ciekaw, czy oni się pospieszą, dlatego walę sejwa. Suchogródzka Dusk, miejsce bezpieczne, tak że oruże spriać. Halo! Ja nie rozumiem, co ty pierdolisz! Cyka, bliać, twoja mać! No dobra, zamykam! Wypierdalaj! Zamknę. Zamknij, kurwa, wypierdalaj! Jaki chuj. O, ale się cię, kurwa, dzieje. Wyłączy latarkę. Привет, brat! Sorry, też się boję. Powiedz mi jakąś historię, powiedz mi bajek, jak dobrze coś kończy. O księżniczkę i zaczarowanym dżinie. Oni latali, kurde, na dywanie i... Ale w końcu zrozumieli, że dywany nie latają i wypierdolili, kurwa, z 50 km w dół. Wybrać naśniące z minuty na minutę. Iście głęboko.
Ты ваш курва свечется паняк. Давай. Ну, здорово. Повез бы свечется паняк. Какими судьбами на нашу посудину? Так. I co jeszcze ten świecący baniak robi? No to powiedz. Co robi świecący baniak? No, brodacz. Rok, no kurwa, powiedz coś. O, teraz jesteś rokiem, masz kropkę na czole. Masz kropkę na czole, ja to widzę. Wszyscy widzimy. No chłopaki, jedziemy boje, to kurwa świeci, nie świeci. Ty, a ten, ty nadal jesteś najbardziej... Ej, stary, obudź się, najlepsza zabawa cię mija. Stary, kurwa, czy ja mogę ci wypierdolić z kolanka? Мало. Co się dzieje? Co to wszystko się zunie? No co? Все, ребята, выброс, слава богу, закончился. Masz na mnie pracę, a powiedz mi na naukowca. Mówę z tobą. A, potrzebuję informacji. No, to jest za drogo. Do zobaczenia. Wypierdalaj. Nie chcę od ciebie żadnych informacji. Ja go sam znajdę. Na pewno gdzieś najebał się w karczmie i leży, kurwa, trupem. Dobra. Kapitanie PDA, pokaż mi teraz tę drogę jeszcze raz. Okej, okay, czyli musimy iść tam. Fajnie. Przepraszam was wszystkich. Wybuchy radioaktywne zdarzają się tutaj czasami, przez co spierdolili nam nasz wypad. Możemy teraz iść tam z powrotem. Idziemy całą grupą. Nikt nigdy się nie dowiedział, jakim cudem dwóch stalkerów zginęło. No, coś kurde. Coś gąs? Umrzesz! Dziam. Kurwo! Czeka bliać! Zaciukam cię! Bez sensu. Normalnie mam w tej grze ponad 100 FPS-ów, ale gdy nagrywam i zaczynam strzelać, to tak spada dramatycznie. Wczytaj grę, quick save. Wczytaj. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Nabi. Dzisiaj zamieniłem się w rękę. Tak, dokładnie, będziemy napierdalać ręką. I więc gramy. Co to się dzieje? Co to się dzieje? Ja jebie! Wiecie co? Problem jest, bo nie mogę atakować. Muszę przejść i używać ust jako... jako ten, ręki. Co ja pierdolę? O czym mieliście kiedykolwiek jeszcze tak pojebanego gościa, co nagrywa na YouTube? I don't think so! Świnioludy! Yep! Yep! No, z racji tego, że mi się nie chce wczuwać w tę grę, bo to chyba nie o to chodzi. Dobra, idziemy. No to było na róże, nie? To jest na róże, więc zakładam, że to będzie na róże. A zaraz się zaokaże, że podróże. Łocie fuj. O chuj. Super. Dobra. No pewnie jest gdzieś podróże. Na podróżu i na wzgórzu. Ty, a może tam to trzeba wyjść? Dobra, to jest gdzieś tutaj. Jest banany pruta, co rośnie ci kutas. To jest tam w górę? Jaki dziur! Ja jebę. Jujube, ja jebę. Dobra, próbujemy. Może ten się chyba nie. Halo. Co to? Może. Ty, tam coś widzę. Co ja mam to zestrzelić? Fajnie by było wiedzieć. Jak ja mam się tam dostać? Ja mogę się jakoś tam dostać. Spróbujmy, bo nie wiem. Może faktycznie da radę tędy jakoś.
О хуй! Co to kurwa był? O chuj. Biegnę. No, patrzcie tu. No, jeden nie żyje. A teraz wam pokażę fajną sztuczkę. O. No. Ja pierdolę, ile ty masz oczu. Teabag! Blablabla. Teraz zobaczysz. A who dead? Kto strzelają w kto? Kto? Ka mnie. Ratuj mnie, bracie, umieram. Weź apteczkę. Ach, spasiba. No. Teraz mnie lubisz. Mnie lubisz. A ty jesteś martwy. Czemu jesteś martwy? What? Hej, czemu wystrzelacie mi w kolegę? W pizdu! A może... Oj. Stary! Ja próbowałem. Nie udało się. Się nie wierzę, bandyci we mnie nie strzelają, ale... Dobra, nie wnikam. No bo bardzo dziwne. Ej, ale patrzcie na to jeszcze. Z drugiej strony bank. Ja mam szczelbę, mam autobombkę. No i pochu ja mu dawałem. A, już wiem, chciałem tutaj i sprawdzić, czy jestem przeciążony, czemu? Rozładuj, wyrzuć. No, kurde, nie potrzebuję tego. To samo tu rozładuj i wyrzuć. Na co mi to? Ciekawe, czy uda mi się teraz w tu wejść. Dobra, jeszcze raz. Ups. Myślałem, że tam coś jest. Chciałem się wychylić. Tu. Okej, myk. No, wchodź. Kurwa. Może tu są schody jakieś? Nie? Są tu schody, na pewno. Muszą być w takie miejsca schody. W takim miejscu, jak nie ma schodów, to znaczy, że jest kurwa coś nie tak, nie? Nie, kurwa. Może tutaj, tam jest jakieś małe wejście. Tylko trzeba się rozpędzić. Wtedy to może się... Ty, to może się udać. To może ja mam co z rozpędu wskoczyć. Okej. Oka. Oje! Dobra. O, jest! Zajeb banjo. To się udało. Dyk. Halo! Co się tu dzieje? Wódka, kozak, bandaż, srandaż. Picie. Znaleziono schowek, fajnie. Jest jeszcze jeden niedaleko, jest on tutaj. O chuj, tam wygląda ciekawie. Idziemy tam? Życie? Będzie tutaj kurwa niebezpieczny. Uch, wypierdowa. W sumie zastanawiam się, czy nie zacząć grać w... Nagrać taki wspominek. Wspominek? No normalnie, rozgrywki z Kotika jedynki. A później przejść na dwójkę, Noc Kruka, trójkę, nie wiem. Zobaczy się. A to jest taka fajna gra. Właśnie tak Gimper grając sobie swoją drogą.
Czy wśród moich widzów są jacyś hajsownicy? Znaczy pompki i samu, czy tam brodacze, tarczownice i inne tam takie tam ludziki, ludziksy. Właśnie mnie to ciekawi. Bo dzisiaj na przykład wśród znajomych zauważyłem, że ktoś jest hajsownikiem. Ha. To była niespodzianka. To musi być gdzieś tutaj. Dobra. O chuj. O chuj. Ahoj! Ej, dobry gnat! I dużo amunicji! W pizdzie, jak ja jestem ustawiony! Wow! Wow! Okej, okay, teraz idziemy chłopaki tam. Przeładowaniec. Kurde. Czego się pozbyć? Pompki, wyrzuć. Dobra, wystarczająco dużo. Tam jest samochód! Aha, okej. Okay. Dobra, wygląda w miarę ciekawie. Czy tu są kurwa krokodyle? Fajnie, no i FPS dobrze się trzyma. Dlaczego wtedy spadał? Nie wiem. O! Słyszę strzały. Chyba leci tu jakiś tupolew. Ha. O. Pseudo doga. Ale kurwa, dobra giwera. Ło, popopa. Zajebista giwera. Shit. Ej, ale to są zwłoki już. Chłopaki, wam się chyba nie udało coś. Coś wam nie poszło, kurwie, w deszczu. O, gdyby nie to, że jesteście bandytami, może byłoby mi przykro. Ale widzicie, nie jest. Karabin, gdzie jest karabin? Ej, stary, gdzie masz karabin? Fuck you, kurwa. Ogień. Nie wiedziałem, że ogień boli. Naturalne jest, że się chodzi po ogniu. Nie wiedzieliście o tym? Rozładuj. Rozładuj. Masz. Masz. Nie potrzebuję tego. Dobra, a widzę śmigłowiec. To są kurwa mać, to są jakieś kładki. W sumie najlepiej by było tędy pójść. Nie? Kurwa, ta woda wygląda na zjebaną. A telefon. Uch, zaraz. Halo, halo. Będziesz? Okej. Ile potrzebujesz? Sorka za przerwę, ważne elementy. Ej, ale widzicie, że tutaj coś chodzi? To jest niewidzialne. Przejebane. Nie trzeba uważać. Ja myślałem, że to jest anomalia, a to nie jest anomalia. Tam coś kurwa ewidentnie chodzi. Teren skażony. Ale to jest broń biologiczna. What the fuck? Co tu się dzieje? Tam też pewnie. No, zaraz zobaczymy. Mam trochę uszkodzony sprzęt. Nie dobrze. Ale nie wydaje się aż tak źle. Coś. Zobaczymy, jak tutaj będzie.
Okej. Jestem na miejscu. Nie widzę śladów. Znaczy, że to gówno zaczęło chodzić. Ja pierdolę. No to będzie srogo. Dobra, tutaj... Okej. Sprawdzamy helikopter. I? Вся электроника внутри погорела. Даже изоляция на проводах расплавилась. Nic nie skumałem. Ale helikopter zbadany. Więc jest okej. Dobra. Udało się. Nie ma dużych strat. F4. No dobra. Próba druga. Nie można. Albo przynajmniej ja nie mogę. Dobra, to chyba trzeba wrócić sobie, nie? Do bazy, zobaczyć co tam jest. Czy jakieś, kurde, pyszności dla mnie mają. Jeżeli mają, tak. Czy może mamy coś po drodze? Nie. No, po drodze nic nie mamy, więc wracamy tutaj i później w następnym odcinku zrobimy to, to i to. Co wy na to? O ile będzie to tak wystarczająco łatwe? Łatwe. Będzie wystarczająco do zrobienia tego wszystkiego po drodze? No to nie ma, nie powinno być problemu. Ej, tutaj są kolejni. Ej, ja to może będę ich zapraszał i zabijał, ale nie, to są teraz stalkerzy. Zajebiście. Halo, stalker. Nie w nastrojeniu ja nynче trepaться. Wон starszy stoi. Tak to nie ma obraźcie. Ech, вот если всегда. Ej, a co tam jest? A to wygląda coś ciekawie. Raz, dwa, trzy. Cztery. Pięć. Kosteczka. Ty, on dziwnie chodzi. Jest na czerwono. Czemu on dziwnie chodzi? Masz, masz jakąś fajną broń? Tak z pierwszego rzut oka wygląda na zwykły kałasz. Ty, to jest kolejny. Wyglądają na skład... Zombie? Chodzą jak zombie. Nope, not this time. Muszę sobie naprawić rzeczy, wiecie, chłopaki, jest w porządku. Ale, no kurczę, zepsuła mi się cholewa w bucie. Hełm ma dziury po kulach, zwłaszcza, że dostałem 5 razy w to samo miejsce. Więc z jednej i z drugiej strony jest dziura, no ale no spoko, zobaczymy się później. Trzymajcie, zróbcie kanapki! Okej, no dobra. Skoro już wracamy, jest to fajne miejsce. Co dalej, co dalej? Gio! Lub, dobra. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. To są kurwa jakieś dziury. To jest jakieś kurwa, nie wiem, potwory stąd wyskoczą. Nie, to jest tylko już ten. O, zapadli na ziemię. Zapadnie ta ziemia. Uskok tektoniczny, te sprawy. Ty, nie, tu. Czy to właśnie kurwa przez ogień? Dosłownie sobie kurwa szedł ogień? Pojebało? Jo, może później, żeby mi powiedzieć, że będzie zlecenie na to. Ale bez kitu czuję, słyszę jak napierdala ogień. Chore pojeby. Gdzie jest moja baza? Tam to jest moja baza? Nie. No, faktycznie nie, no tutaj powinna być. No, tu! To jest podobne i to jest podobne. Czy tam kurwa nie była ta zasadzka? Co się dzieje? Kto to hałczy? Kto jest ta hałczo? A, dobra, ja zawsze lubiłem być w takiej w post-apo hienąc mentalną, więc poczekam aż wszyscy zginą. Nie wiem, kurde. Nie lubię bandytów. Strasznie nie lubię bandytów.
Dobra, jedę wam pomóc, bo kurde, widzę, że sobie nie radzicie. Strzelacie na oślep jak banda frajerów. No, ja wiem, że tu jesteś. Piesek? Inaczej cię stąd wykurzę. Dobra, tak czy siak, szukamy martwych. Co ty tu masz? Tak, rozładuj. Aha, spoko, żarcie. Zawsze, jedzenie zawsze na propsie. Okej. Ty, padalcu, halo. Hej. Pokazuję mi kolejnego. Masz pompkę. Wow, stary, ile ty masz rzeczy. Rozładuj. Rozładuj. Bier. Rozładuj. Rozładuj. Bier. Mógłbym cię nazwać moją skrzynią. O Jezus Maria. No mam sporo tego wszystkiego. Dwa. Swój czy... Aha, tamtą stronę, czyli swój. O ty w pizdzie! Skąd ty to masz? Lol. Jakie oni skarby, kurwa, mieli? A jaka szkoda, że już martwi są. Teraz iść trzeba do tego pijaka. Trzeba naprawić rzeczy, żeby móc je sprzedać. Pamiętać, trzymać broń do ostatniego momentu. Zawsze tutaj mogą być potwory. Dosłownie w Rosji, na coś tam naroda. Zrobcie mi loda. Oczywiście, znaki, oczywiście. Rosja radziecka. Zamknij pizdę, bo słyszę, jak psy szczekają. A bo to ty tak, kurwa, seplenisz. No dobra, zakładajmy, że to ty się... Że to ty szeplenisz. Pokój, dzień dobry. To znowu ja. I znowu nie masz przyjaciół. Kaga. Aha. Bąbel, płomień, śnieżynka. Zamiatę bąbel. Znajdź bąbel, kurwa, co to jest? Handel. Czemu się nie mogę tego sprzedać? Будет чего интересного. Dobra, halo. Czy on już, kurwa, jest trze... Nie jest. No co? Gówno co? Handel. Potrzebuję paru rzeczy. Przede wszystkim amunicja. Bombkę mogę ci dać, chociaż nie wiem, po chudzi. To. Amunicja do PM-a jest. Pistolety są. To ci mogę... To ci mogę sprzedać. Spoko. Aha. Dobra, sprzedaj. Jej, za 90. Fajnie, czuję się taki, kurwa, bogaty teraz. Rozładuj. Haha. Rozładuj. Rozładuj. Okej. Aha. Dobra. Z mojej strony nagle na razie... Dawaj, nie zadzierżaj się. Co? Co tam? Halo? Powiedz mi o sobie. Jestem lekarz. Potrzebuję pomocy medycznej. A o co tu chodzi? Jeśli ty nie domagasz, to ja już chyba jestem trupem. Cześć. Spoko, trupie. Dobra. Dzięki za oglądanie. To był kolejny... To teraz był o wiele dłuższy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzach, bo wiecie, komentarze mimo wszystko dają mi jakąś chęć do robienia tego, tym bardziej, że ten kanał jest mały i tak, nie wiem, mam wrażenie, że zainteresowanie nim jest, kurwa, zerowe. Także serdecznie wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli to faktycznie obejrzeliście do tego momentu, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.